W której zapraszamy Marcina Zielińskiego. Słuchajcie, ostatnio słyszałem taką rozmowę w jednej wspólnot. W parafii działo się troszeczkę, jakiś taki zastój był i nagle jedna z osób mówi, to wezwijmy Marcina Zielińskiego. Zacząłem się w duchu śmiać trochę, tak jakby to był rzeczywiście taki super bohater, Superman. I rzeczywiście tak jest, bo on przyjął od Pana Boga zadanie i się go nie wyparł. Chociaż jest człowiekiem młodym, to mówiąc Panu Bogu, przecież jestem młody, jak ja pójdę i będę głosił, to Pan Bóg go posłał i on to przyjął. Chciałbym, żebyśmy go przywitali ogromnymi oklaskami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, bardzo się cieszę, że mogę być z wami, być z mocnymi w duchu. Już po raz kolejny dzisiaj chyba liczyliśmy, że w Bydgoszczy, Agnieszka chyba liczyła. Jestem po raz czwarty bodajże. Cztery lata, wiem, ale to trzeci czy czwarty ja tu jestem raz. O, Agnieszka mówi, że cztery lata temu było pierwsze spotkanie. Mieliśmy takie malutkie spotkanie, później pomagaliśmy modlić się też w Bazylice. I po tych czterech latach Pan Bóg czyni coś nowego i to jest wielki przywilej, by tu być. Nie jestem sam, ze mną przyjechał Bartek, także Bartek, pokaż się. Bartek, z Białegostoku przyjechałaś. Mówię aż, bo jechał przez Skierniewica, żeby przyjechać tu z powrotem. Mamy 45 minut na to, żeby zacząć ten dzień od Bożego Słowa, by zacząć ten dzień od przyzywania Ducha Świętego. I chciałbym was poprosić na sam początek, byśmy powstali jeszcze na chwilę. Kto z was jest dzisiaj spragniony Boga? Ręka w górę. To jest bardzo ważne, by być spragnionym, by być głodnym, by być zdesperowanym, jeśli chodzi o Jego obecność w naszym życiu. Bo jeśli jesteś głodny, jeśli jesteś zdesperowany za Nim, za Jego obecnością, za Jego mocą, to znaczy, że coś Pan Bóg dla ciebie przygotował. To znaczy, że jesteś na dobrej drodze do tego, by wejść w coś nowego. I w życiu w wierze, bo o tym będę teraz mówił za moment, chodzi o to, by nigdy nie wejść w takie duchowe miejsce, że powiesz sobie, jestem już usatysfakcjonowany. Mam wszystko, co mógłbym mieć. Mamy już halę, generalnie jest nas już tam trochę. Bóg jest marzycielem. Bóg robi coś tutaj, czyni coś teraz na hali, ale już patrzy, co się z tobą będzie działo, gdzie będzie mógł się tobą posłużyć, kiedy wyjdziesz z tego miejsca. Dlatego wyciągnijmy swoje ręce. I chcemy poprosić teraz Pana o to, by dał nam tak wielkie pragnienie, to, o co modliliśmy się z zespołem, by Pan Bóg rozepchał się w nas, by Duch Święty przyszedł i poszerzył nasze granice. Byśmy to, co do tej pory uważali za standard naszego duchowego życia, po tym weekendzie uznali za coś starego. Więc jeśli zgadzacie się z tym, wyciągnijcie jeszcze raz, trzymajcie ręce, słuchajcie. Trzymajmy ręce wyciągnięte do góry i powiedzcie za mną, Duchu Święty, zapraszam Cię, przyjdź. Przyjdź i rozpal we mnie wiarę. Przyjdź, niech ten ogień we mnie płonie. Na nowo. Przyjdź, Duchu Święty. Otwórz moje uszy. Otwórz moje oczy. I otwórz moje serce. Bym dzisiaj żył w nowy sposób. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Amen. Więc z wiarą zaklaszmy dla Pana Jezusa, oddając Mu chwałę za to, co przygotował na dzisiaj. Amen. Będę wam chodził po tekstach trochę tutaj, bo tu kartki są. Kochani, jest taki fragment i generalnie, jeśli chcemy mówić o wierze, jeśli chcemy opierać się o Boże Słowo, jest taki fragment w Nowym Testamencie, w liście do Hebrajczyków, szczególny rozdział.
nie tylko werset, nie tylko parę linijek, jest to cały 11 rozdział listu do Hebrajczyków, w którym czytamy o wierze, w którym Pan Bóg daje nam czytać o bohaterach wiary, o ludziach, którzy swoją wiarą pokonywali niemożliwości, którzy swoją wiarą, tam są opisane te historie, zachęcam was do tego, by przeczytać 11 rozdział listu do Hebrajczyków, tam jest napisane między innymi, że swoją wiarą zamykali paszczę lwom, dosłownie, że swoją wiarą gasili żar ognia, że swoją wiarą w Boga, nawet jest napisane, że kobiety, którym zmarli mężowie, odzyskiwali swoich mężów, bo ich wiara w Jezusa, ich wiara w Boga przywracała życie zmarłym. To jest napisane w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków. I Pan Bóg szuka ludzi wiary. Pan Bóg szuka ludzi, którzy odważą się wierzyć, odważą się powiedzieć Mu tak i odważą się jak Maryja pójść bez kalkulowania i czynić niesamowite Boże dzieła, sprowadzając Królestwo Boże na ziemię. Amen? I jeśli tutaj jesteś, to chcę ci powiedzieć, może jesteś na tej hali pierwszy raz, może jesteś na tym forum po raz pierwszy, na jakimkolwiek forum po raz pierwszy i chciałbym, byś zobaczył trochę inną perspektywę, niż być może miałeś w założeniu, przychodząc tutaj. Bo być może przyszedłeś tutaj po uzdrowienie, chwała Panu za to, niech cię dzisiaj uzdrowi. Może przyszedłeś dzisiaj po to, żeby Pan Bóg cię uwolnił, niech cię uwolni i On odbierze w tym chwałę. Ale wierzę w to bardzo mocno i wierzę całym swoim sercem, że Bóg chce przemienić mentalność, w której żyjemy i o tym będę mówił trochę więcej w drugiej konferencji, byśmy stali się ludźmi, którzy nie tylko będą brać od Boga, ale przede wszystkim będą dawcami. Będą ludzi jak ci bohaterowie, ludźmi jak bohaterowie wiary z 11 rozdziału listu do Hebrajczyków, którzy będą wzywać mocy imienia Jezus w beznadziejnych sytuacjach, w swojej codzienności i Bóg będzie otwierał niebo przez ich wiarę. Amen? Ktoś chce z was mieć taką wiarę? Więc o tą wiarę chcemy zawalczyć przez ten weekend. Wiara z jednej strony jest łaską, ale będę chciał się z wami podzielić też tym, że żeby wierzyć i żyć w wierze, nie wystarczy jedynie o wiarę się modlić. Skoro jesteśmy wierzący, już pewną miarę wiary mamy. Ale Bóg mówi, jest więcej. Chcę, żebyś wszedł w rzeczy, które być może były dla ciebie czymś nie do zrealizowania. Chcę, byś zaczął żyć w taki sposób, w jaki myślałeś, że być może jest zarezerwowany tylko dla szczególnych jednostek w Kościele. Bóg dzisiaj chce wziąć ciebie dalej. W liście do Hebrajczyków właśnie w 11 rozdziale są takie dwa fragmenty, które chcę przytoczyć. Będę dzisiaj dość mocno opierał się na Słowie Bożym, jak zwykle, ale pierwszą tą konferencję też chcę na nim oprzeć. Jest pewien werset, który mówi, w jaki sposób powinniśmy przychodzić do Boga, aby otrzymać od Niego cokolwiek. Jest napisane, że ten, który przystępuje do Boga, to jest ważne dla nas wszystkich, na dzisiaj, na jutro i na twoje życie od poniedziałku do niedzieli. Bo myślę, że każdy z nas chce otrzymać od Boga odpowiedź na modlitwę. Amen. Jest napisane tak. Ten, kto przystępuje do Boga, musi wierzyć, że Bóg jest wiara. Chyba tam jest to logo, bo nie wiem, nie widzę z tej strony. Mówią, że jest. Musi uwierzyć, że Bóg jest. Kto z was wierzy, że Bóg jest? I to jest dopiero połowa sukcesu. I drugą częścią sukcesu, drugą częścią tego, o czym jest napisane w liście do Hebrajczyków, oprócz wiary, jest to, że przystępujący do Boga musi wiedzieć, że Bóg wynagradza tych, którzy Go szukają. To znaczy, zdecydowałeś się poświęcić weekend dla Boga, musisz mieć w sercu pewność, że Bóg chce cię wynagrodzić. Że Bóg chce okazać ci łaskę. Że Bóg chce dać ci więcej, że Bóg chce otworzyć nad tobą niebo, że Bóg chce zanurzyć cię tak w swoim błogosławieństwie, że wyjdziesz stąd w ogóle przemieniony i być może to będzie przełomowy weekend w twoim życiu. Amen? Więc nie siedźmy tutaj czekając, aż, albo inaczej, nie czekając,
Nie siedźmy tutaj po prostu w takich naszych schematach, że no będę czekał, żeby ktoś na mnie rękę położył albo coś takiego. Wyrzuć to wszystko do kosza. Jedyne, co masz robić, będąc tutaj, to wierzyć, że Bóg jest tutaj. On obiecał, że będzie. Będzie mieć czas Eucharystii, jest czas adoracji, ale On jest też w zgromadzeniu, gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w Jego imię. On jest pośród nas. I oczekuj, że skoro tu jesteś, skoro Bóg tutaj jest, to On będzie chciał dać ci ponad obfitość, ponad to, czego sam się spodziewasz. Amen? I czytamy w 6 wersecie również 11 rozdziału, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Bóg cię kocha, nawet jeśli nie wierzysz. Bóg oddał swojego jedynego Syna, nawet jeśli nie przyjmujesz Go do swojego serca. Ale żeby twój styl życia podobał się Bogu, musisz mieć wiarę. Bo to wiara wypycha nas z takiego komfortu, z bezpieczeństwa, w którym czujemy się. Zobaczcie, każdy z was jest w takim miejscu w życiu i ma takie miejsce w życiu. Ilu z was jest tutaj ze wspólnot? Ręka w górę. A kto nie jest ze wspólnot? Pół na pół. Więc zarówno ci, którzy są we wspólnotach, jak i ci, którzy nie są we wspólnotach, mamy swoją strefę komfortu, jeśli chodzi o życie w wierze. Przykład. Dla tych, którzy generalnie życie religijne, których opiera się na raz w tygodniu pójściu na niedzielną Eucharystię, mamy wtedy taki komfort, że siedzimy sobie w ławce, nikt od nas nic nie chce, ksiądz za nas mszę odprawi, pójdziemy do domu i tyle nas widzieli. I to jest taka nasza niedzielna godzinka, w której w naszym życiu religijnym, w naszym życiu w wierze, tak naprawdę od nas za dużo nie wymaga się. I wyjście poza ten taki komfort godzinki w niedzielę jest już dość sporym nadciągnięciem. Tak samo kiedy jesteśmy we wspólnocie, kiedy jesteśmy przyzwyczajeni do naszych cotygodniowych spotkań modlitewnych, czyli już mamy Eucharystię w niedzielę, mamy, to już jest turbo, słuchajcie, katolicyzm, chodzisz raz w tygodniu na spotkanie modlitewne, czego ode mnie więcej chcieć? I przyzwyczajamy się do tego, że jesteśmy na naszym spotkaniu, tam się czasem odezwę i starczy. Jesteśmy w naszym ciepełku, w naszym takim wieczerniku, Duchu Święty przyjdź, ale bez przesady. Jesteśmy zamknięci, no z wierzącymi, ale wyjść na ulicę, zrobić krok w wierze, jeśli Pan Bóg by cię o coś poprosił, to już jest niebezpieczeństwo. I każdy z nas musi znaleźć sobie takie miejsce, czy zastanowić się, gdzie w moim życiu jest takie ciepełko. I wiara i życie w wierze polega na tym, że wychodzisz z tego ciepełka, wychodzisz z miejsca, nawet jeśli się boisz, czasami gdzieś tam wewnątrz masz obawę. To wiara polega na tym, że mimo to, mimo że gdzieś tą obawę w sercu czujesz, ty wychodzisz na przekór i ty robisz to. Czasem nogi ci się trzęsą. Pamiętam, kiedyś pojechałem na takie spotkanie w weekend, było tak z 200 osób na sali, to było parę lat temu, już dobrych parę lat temu. I prowadzimy to spotkanie, ktoś prowadził, ja sobie siedziałem po prostu, byłem gościem. Pierwszy raz od jakiegoś tam czasu byłem w tym miejscu. I człowiek, który prowadził, ten lider, który prowadził tą modlitwę, mówi, czuję, że jest w tej sali, jest duch proroczy, że Pan Bóg chce mówić i będzie mówił przez was. Kto z was ma słowo? Wszyscy wiecie. Wszyscy mają, nie ja, nie? I mówi, to zaśpiewajmy pieśń uwielbienia. I śpiewamy pieśń uwielbienia, wszyscy chwalą Pana. I otwieram oczy i mówię, oczywiście, musiało tak być. On już mówi, Pan Bóg będzie mówił przez siebie. I przez ciebie, i przez ciebie, ale zaczął ode mnie. I ja wyszedłem na środek i słuchajcie, ja pamiętam to do dzisiaj. Tak stałem. Nie potrafiłem ogarnąć moich nóg, które się trząsły. I nie miałem słowa do nikogo, ale powiedziałem, niech Pani wstanie i będę się za Panią modlił i przekazywał słowo od Boga. I w trakcie, jak otworzyłem usta, Pan Bóg zaczął mówić. Potem do mnie podchodzi i mówi, ja znam tego człowieka, to super, trafiłeś w dychę. I gdybym nie zrobił kroku wiary, gdybym nie zaryzykował, to nie zobaczyłbym tego, co uczynił Pan. I w wielu takich dziedzinach w naszym życiu ludzie pytają, czemu nie widzę Bożej mocy w moim życiu? Ponieważ
To jest najczęstsza odpowiedź dla mnie, ponieważ nie robisz kroków w przód i nie wychodzisz w miejsce, w którym czujesz się słaby, bo to w tym miejscu Bóg będzie cię namaszczał swoją mocą, żeby czynić przez ciebie niezwykłe rzeczy. Dlatego Słowo Boże mówi pod koniec Ewangelii Marka, 16 rozdział, najpierw idźcie i głoście, a dopiero później te znaki towarzyszyć wam będą. Chcesz widzieć znaki? Zrób pierwszy krok do przodu. Zanim jeszcze miałem też posługę, która była już tak rozhulana, tych zaproszeń jest milion z różnych stron. Ja mam takie powiedzonko, że zanim chorzy zaczęli szukać mnie, to ja szukałem chorych. Zanim ludzie przychodzili, bym się o nich pomodlił, to ja stawałem na głowie i na uszach, żeby ich znaleźć, i szukałem ich wszędzie, na ulicach i tak dalej. I to były zwariowane historie. I pamiętam, że powiedziałem do moich znajomych, słuchajcie, robimy taki czas ewangelizacji w Warszawie. Tworzę grupę na Facebooku, kto chce, niech przyjdzie, ile nas będzie, tyle nas będzie, dzielimy się dwójkami i idziemy ewangelizować. I co było niezwykłym odkryciem dla mnie tego czasu, to, że ludzie, którzy nigdy nie mieli słów poznania, którzy nigdy nie widzieli, jak Pan Bóg uzdrawia przez nich. Ja wtedy ich jedną taką osobę brałem z sobą, ja zagadywałem, a teraz mówiłem, a teraz ty się módl o tą osobę. Na ulicy. I ona, wiecie, palpitacja serca, więc ja za nią się modlę, żeby w ogóle nie zeszła nam w trakcie modlitwy. Ale w trakcie zaczyna wypowiadać słowa poznania, zaczyna się modlić, mówi, skąd ja to w ogóle wiedziałem? I to była ta zasada, kiedy robisz krok wiary, robisz coś odważnego. Ile razy wychodziliśmy na ulicę naszego miasta szukać, zaczepiać ludzi. I to było trudne. Ja potrafiłem północy nie przespać. Była taka jedna noc, pamiętam do dzisiaj. Ale robiliśmy krok wiary, czyniliśmy to i Pan Bóg to honoruje. I Pan Bóg zaczyna przyznawać się do odważnego głoszenia. Bo z wiarą i niewiarą jest właśnie tak. Kiedy jest w naszych sercach niewiara, po czym ją poznać? Po tym, że żyjemy w lęku, który nas ogranicza. Pojawia się strach, który nie pozwala nam wyjść poza nasz komfort. A ludzie wiary charakteryzują się tym, po pierwsze, że trudno z nimi żyć, a po drugie, że idą, mimo że czują pozorny strach, czują pozorny lęk, trzęsą się czasami, ale to robią. Więc jesteś odważny nie wtedy, kiedy nie czujesz lęku, nie czujesz strachu. I masz wiarę nie wtedy, kiedy tych rzeczy nie widzisz, ale masz wiarę wtedy, kiedy mimo tego idziesz, jesteś odważny. I Pan Bóg nas do tego zachęca. Jest fragment, który mi się przypomniał, kiedy modliłem się i przygotowywałem do tego czasu. Pamiętacie, to jest Mateusz 14 rozdział. Przeczytam wam ten fragment od 25 wersetu. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich Jezus, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie przyszedł do Jezusa. Normalna historia, co? Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym. Co z moim ciekawym takim przemyśleniem? To, że Jezus, kiedy czytamy różne historie w Ewangeliach, nie zwykł krzyczeć na grzeszników. Pamiętacie, kiedy przyłapano kobietę na cudzołóstwie, Jezus nie przyszedł i nie powiedział: jak ty mogłaś to zrobić? Słyszysz, co ci faryzeusze mówią? I zaczął to podkręcać dalej i sam pierwszy rzucił kamieniem. Taki nie był Jezus. Jezus wiedział, Słowo Boże mówi jeden z psalmów, Bóg wie, z czego nas stworzył, że jesteśmy prochem, jesteśmy pyłem.
Sami z siebie potrafimy tylko grzeszyć. Więc On, jeśli bazujemy na naszych własnych siłach, nie wymaga od nas niczego wielkiego. Ale jeśli człowiek zaczyna chodzić w wierze, to znaczy zaczyna opierać się nie na swoich możliwościach, ale na możliwościach Boga, dla takiego nie ma nic niemożliwego. I Jezus od ludzi wiary wymaga. Jezus nie krzyczał na grzeszników za ich grzech, ale krzyczał na uczniów za ich niewiarę. Jezusa nie denerwowało, nie męczyło to, że musiał przebaczać grzesznikom ich grzechy, bo wiedział, kim jesteśmy. Ale jest wiele fragmentów, że on się już zastanawiał, za głowę się łapał, z kim ja w ogóle żyję. Chłopaki, 3 lata za mną chodzicie, jeszcze nie kumacie, gdzie jest wasza wiara? I to go wprowadzało w jakiś taki stan, generalnie tętno trochę wyższe od spoczynkowego. I Pan Bóg wie, że jeśli zaczynamy chodzić w wierze, możemy mieć życie, które będzie zupełnie nieograniczone niczym. Jego królestwo nie ma sufitu, nie ma ścian. Tam wszystko jest możliwe, jeśli opieramy nasze życie na Nim, na Jego Słowie. I ja chciałbym być, wiecie, człowiekiem, który będzie podejmował to ryzyko. Ja uczę się tego każdego dnia. Jakieś rzeczy już widziałem, ale wiem, że są takie rzeczy, o których w ogóle mi się nie śniło, bo ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg dla tych, którzy Go miłują. Amen? I co jest jeszcze taką ciekawostką w tej historii, myślę? Bo tak się zastanawiałem nad tym. Mówię, Piotr, który tutaj jest pierwszym takim złym, jakby przykładem złego zachowania. Ale zobaczcie, inni uczniowie siedzieli w łodzi, nie robili nic, tylko Piotrowi się dostało po głowie. On przecież zrobił krok, poszedł, no potem faktycznie, no zwątpił. I czasami tak jest też w naszym życiu, że Pan Bóg będzie wymagał od nas, mimo że od innych nie wymaga tak dużo. Im bardziej zostałeś obdarowany, im więcej takich spotkań jak to odwiedzisz, tym więcej od ciebie wymagać się będzie. Bo nie będziesz mógł powiedzieć, Panie, ja nie wiedziałem, ja nie słyszałem w ogóle, jak to się stało, że przeżyłem całe życie i nie byłem na takim spotkaniu i nie widziałem, że można żyć inaczej. Jeżeli byłeś już na wielu spotkaniach, to wiedz i na wielu takich forach, że Pan Bóg oczekuje od ciebie wiary. Jak zachowujesz się, kiedy ktoś w twoim domu zachoruje? Dzwonisz po czołowego charyzmatyka diecezji bydgoskiej? Nie wiem, kto tu jest. Ksiądz Dawid powie, może ksiądz Dawid. Czy będziesz miał chociaż odrobinkę wiary, żeby położyć swoje ręce na chorej osobie i powiedzieć w imię Jezusa, bądź zdrowy? To są te małe kroczki, które podejmujemy. Małe kroczki, które okazują naszą wiarę i Pan Bóg na podstawie wiary, na fundamencie wiary zaczyna budować potężne dzieła w naszym życiu. I wiecie, ja kocham czytać Słowo Boże i czytać Ewangelię, czytać, co działo się w życiu Jezusa, ponieważ, powiem wam szczerze, Ewangelia nie jest dla mnie prosta, kiedy czytam o cudach Jezusa, o Jego dziełach, o Jego czynach, ponieważ ona konfrontuje moją niewiarę. Czytam Ewangelię i kiedy widzę, że moje życie jeszcze tak nie wygląda, to widzę, że nie doszedłem do poprzeczki, którą Pan Jezus zostawił. A potem powiedział, jeszcze większe rzeczy będziecie czynić w moje imię, głosząc Ewangelię. I czytałem jakiś czas temu Ewangelię Marka, gdzie jedna po drugiej historii Pan Bóg uzdrawia jedną po drugiej osobie, czyni niezwykłe rzeczy, wskrzesza, przywraca wzrok, przywraca słuch. To się dzieje naprawdę w taki sposób bardzo krótki, w bardzo krótkim okresie czasu. To jest niezwykłe. Ludzie mówią, czegoś takiego jeszcze w Izraelu nie widzieliśmy. I ja za chwilę zastanawiam się nad swoim życiem, bo różne, wiecie, opinie są na temat charyzmatyków, na temat takich spotkań, modlitw o uzdrowienie, szczególnie w ostatnim czasie.
I ja sobie tak myślę, dobra Marcin, to może się tak ugrzecznij trochę, tam czasem się pomódl o to uzdrowienie, czasem tam parę świadectw weź, ale może nie przesadzaj. A potem czytam Ewangelię, medytuję, kontempluję nad tym Słowem i słyszę, jak Bóg w takiej ciszy mojego serca, ale bardzo głośno mówi, Marcin, moja poprzeczka jest dużo wyżej, masz to robić. No i co mam dyskutować? I czy się to ludziom będzie podobało, czy nie? Ja będę musiał, wiem, to jest powołanie mojego życia. I każdy z nas ma takie powołanie w swoim życiu. Podwyższać poprzeczkę, na której jesteś. Jak to wygląda w praktyce? W moim przypadku. Jeśli modlę się za ludzi i widzę uzdrowienia z jakiejś tam, jakiejś części ciała, które widzę, że Pan Bóg regularnie uzdrawia, a jest to dla mnie wyzwaniem, bo widzę, że ktoś jest tak poważnie chory, że mi się w ogóle nie chce za niego modlić, po tym czuję moją niewiarę. I ja wtedy zapieram się samego siebie, biorę swój krzyż na ramiona, o to chodzi też w niesieniu krzyża, i idę się modlić za tą osobę, kłaść na nią ręce i mówić, Marcin, twój stary człowiek niech po prostu teraz umrze, żyjemy w wierze, w nowym, jestem nowym stworzeniem. Muszę myśleć, jak myśli Bóg. Muszę czynić rzeczy, które czyni Bóg. I to, co zauważyłem, jest ciekawe. I o tym też będę mówił trochę w drugiej konferencji. Że zauważyłem pewną zasadę, myślę, to jest też taka zasada wiary, że przykładowo modlę się za osoby, które nie widzą, albo osoby, które nie słyszą. Modlę się, miałem takich parę osób parę miesięcy temu, że modliłem się za osoby niesłyszące, modliłem i jakoś uszy się nie otwierały. Ale podejmowałem to ryzyko, to wyzwanie. To była dla mnie poprzeczka zawyżona dość mocno, podniesiona wyżej. Ale mówiłem, Boże, ze względu na Twoje imię, wiem, że moja wiara jest na takim poziomie, ten przypadek jest na takim poziomie, ale ja idę, wspinam się. To jest duchowa podróż, duchowa droga, którą z Tobą przebywam. I to jest droga do przełomu, jeśli chcę więcej. Więc modlę się za te osoby, modlę się. I co się dzieje później? Miesiąc potem widzę, jak wiele osób jest uzdrawianych z problemów ze słuchem. I ja połączyłem te fakty i widziałem, że to był mój poligon. Ostatnio siedziałem na siłowni i siedzę sobie i gość widzę, że mówi mi, że ma problem z nogą. No to od razu już myślę sobie, co zrobić. I mam walkę, już nie chodzi o to, jak to się skończyło, bo już widzieliśmy kilka uzdrowień też na siłowni, podzielę się w drugiej konferencji jednym z takich świadectw. Jakie mam myśli w głowie? Marcin, dopiero wróciłeś z posługi, wyluzuj, odpocznij, pobiegaj, poćwicz, odpuść już tej osobie. Ale zaraz przychodzi znowu do mnie głos, że to nie ty masz wybierać sobie, kiedy użyć wiary, a kiedy nie. Ty masz żyć w wierze. I ty teraz ćwicz swoją wiarę, nawet na jakiejś takiej małej pierdółce, że kogoś kostka boli. Ćwicz swoją wiarę, niech twoja wiara będzie aktywna, bo kiedy pojedziesz na spotkanie, będziesz już w tym miejscu, nie będziesz musiał modlić się, by dopiero wejść w miejsce wiary. I to jest moja modlitwa i to jest moje pragnienie, by mój styl życia był stylem życia w wierze. Nie miał czasu na jakieś kalkulowania. Jeśli czujesz, że Pan Bóg cię do czegoś wzywa, podejmuj ryzyko. Podejmuj wyzwanie. I czyń rzeczy, które są dla ciebie zbyt odległe, bo one cię przybliżają do tego miejsca, w którym chciałbyś być. Amen. I czego nas uczy Słowo Boże? Powiem wam w tej drugiej części tej konferencji, mamy jeszcze 15 minut, o trzech rzeczach, trzech sferach, które mają wpływ na poziom twojej wiary. Tak jak wspomniałem na początku tej konferencji, o wiarę nie wystarczy się modlić. To jest bardzo ważne. Szczególnie o charyzmatyczną wiarę. Dobrze jest modlić się i dobrze pościć. To jest biblijny wzór, to jest ważne, tak i amen. Ale tak jak Jezus mówi, trzeba to zostawić, ale też nie zaniedbywać drugiej rzeczywistości. Co jest tą drugą rzeczywistością? Nasza wiara, często my sobie z tego nie zdajemy sprawy, jest zależna od nas samych. W dużej mierze. Nie mówię, że całościowo, bo wiara jest łaską i tak dalej, taki amen. Ale w dużym stopniu od tego, na jakim poziomie wiary jesteś, to zależy od ciebie.
I są trzy takie rzeczywistości, trzy bramy w naszym życiu. Jeśli o nie zadbamy, to nasza wiara będzie wzrastała, a jeśli je w ogóle gdzieś olejemy, to będziemy żyć na poziomie takiej wiary, że Pan Bóg gdzieś tam jest, ale przeze mnie na pewno nie będzie działał. Co to są za bramy? A to jest ważne, byśmy to zrozumieli, ponieważ Biblia mówi nam, że tam, gdzie jest wielka wiara, tam się dzieją jakie rzeczy? Wielkie. Sługa setnika został uzdrowiony. Nawet setnika nie było tutaj. Czasami ludzie przychodzą na posługę uzdrowienia, pytają mnie: Marcin, a jakbyśmy się pomodlili za kogoś, kto jest w domu, to działa czy nie działa? Mówię, to jest dziwne podejście, działa czy nie działa. Mówię, jak masz wiarę, to Pan Bóg ma moc to zrobić. Biblia nam o tym mówi. A nawet gdyby nie mówiła, to jesteśmy znowu, mamy taki dodatkowy folder i większe rzeczy będziecie czynić. Więc wszystko jest możliwe, jeśli masz wiarę w Jego imię. I tam, gdzie jest mała wiara, tam działy się również rzeczy małe. Jezus wrócił do swojego rodzinnego miasta. Jest napisane: tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i ich uzdrowił. Dziwił się też ich niedowiarstwu, potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. Zobaczcie, co jest ciekawą też rzeczywistością tutaj. To, że dla Jezusa to była wpadka w Nazarecie, to była porażka. Co było porażką dla Jezusa? Że nie uczynił żadnego cudu, tylko kilku chorych uzdrowił. A my dzisiaj, XXI wiek, jakbyśmy zobaczyli, że żaden cud się nie zadział, ale kilku chorych zostało uzdrowionych, dla nas to jest sukces modlitwy o uzdrowienie. Dla Jezusa w Jego poprzeczce chodzenia w wierze to była porażka, dla nas to jest sukces. Czy tak ma być? Jezus ma się zniżyć do nas poprzeczką, czy my mamy iść w stronę Jezusa, by zdobyć to, co jest naszym dziedzictwem? Odpowiedź A czy B? A kto się wstrzymał? B. Słuchajcie, mamy iść ku wyznaczonej drodze, którą Bóg nam zostawił. Mamy nauczyć się chodzić w dziedzictwie, do którego zostaliśmy wezwani. Jest pewna też zasada, o której myślę, że warto wspomnieć. Usłyszałem kiedyś takie zdanie, z którym się zgadzam, że atmosfera wiary w Królestwie Bożym i w ogóle Królestwo Boże ma swoje zasady, na których działa. Jezus w Nazarecie był zlekceważony. Niewiara równa się lekceważenie. To jest ważne, by to zrozumieć. Po czym, po jakich może przesłankach poznać, że w człowieku nie ma wiary? Po tym, kiedy lekceważy twoją posługę, lekceważy Boże działanie w twoim życiu. Znaczy to, że w jego życiu i w nim nie ma wiary w tej danej przestrzeni. Zobaczcie, przyszedł do Nazaretu Syn Boży, sam Bóg wcielony. On mógł uczynić wszystko, gdyby znalazł w ludziach wiarę. Ale oni go zlekceważyli, okazali brak wiary. Więc zasada w duchu jest taka. Tam, gdzie jest lekceważenie względem jakiejś osoby, szczególnie która posługuje, tam nie spodziewaj się wielkich rzeczy. To są duchowe zasady. Ale tam, gdzie jest szacunek, tam, gdzie jest miłość, tam, gdzie jest wzajemne uniżenie, tam dzieją się największe rzeczy. To mówią ludzie, którzy przeżyli dziesiątki lat w posłudze. I nawet pewien wniosek ktoś kiedyś zostawił, bardzo ciekawy. Mówi, dlaczego tak wiele cudów, uzdrowień, różnych tego typu rzeczy dzieje się, kiedy przyjeżdża gość? I pewnie jest wiele czynników, ale jeden z czynników jest taki, że on jest obdarzony szacunkiem ludzi, którzy tam są, którzy oczekują. Jest narzędziem Bożym, więc oni go szanują jako Boże narzędzie. I w atmosferze szacunku, w atmosferze wzajemnej gdzieś miłości, Pan Bóg czyni niezwykłe cuda.
A tam, gdzie jest lekceważenie, tych cudów nie ma. I zobaczcie, ktoś dał taki bardzo ciekawy wniosek. Jak wiele rzeczy działoby się w naszych na naszych spotkaniach modlitewnych co tydzień, kiedy się spotykamy, gdybyśmy szanowali tak samo, jak tego gościa, szanowali naszego lidera, szanowali opiekuna, duszpasterza, księdza. Boże dary przepływałyby przez nich dużo potężniej i mocniej, ale to jest zależne od nas. Nie dziwmy się, że w naszych wspólnotach nic się nie dzieje, gdzie jeden zjada drugiego, szczególnie wtedy, kiedy zaczynamy atakować liderów, duszpasterzy, ludzi, którzy są nad nami. Bóg jest Bogiem szacunku i Bóg ustanawia porządek, który On każe, którego On każe pilnować. I możesz okraść się z błogosławieństwa, które jest dla ciebie przygotowane, jeśli tych zasad nie przestrzegasz. I szybko przejdę do tego, co miałem już zacząć 10 minut temu. Trzy bramy. Brama oczu, brama uszu i nasz język. Powiem wam zaraz, o co mi tak naprawdę chodzi. Możecie sobie zanotować Mateusza 6 rozdział, 22 wersetu. Mateusz 6, 22 jest napisane tak. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność. Brzmi to dość skomplikowanie, ale wiecie, nad czym ja się zwykle zastanawiałem? O co tutaj chodzi? Że światłem ciała jest oko, jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle. O co chodzi z tym zdrowym okiem? I spojrzałem sobie w oryginalny tekst, grecki tekst, w którym napisany jest Nowy Testament. Jednym z tłumaczeń na to słowo zdrowe jest bez kompromisu. Jeśli twoje oko jest bez kompromisu, całe twoje ciało będzie w świetle. Cała ta świątynia ducha, którą jesteś, będzie w świetle. Na czym to polega? Oczy odgrywają bardzo dużą rolę, wielką rolę w tym, czy chodzisz w wierze, czy nie, ponieważ jest bardzo prosta zasada. To, na co patrzysz, tym napełnia się twoje serce. Zaczynasz o tym myśleć, zaczynasz nad tym kontemplować, to przenika gdzieś już twoje emocje. Zaczynasz tych rzeczy oczekiwać. I to może rodzić albo dobry owoc, albo zły. Tak się zaczyna również grzech, większość grzechów seksualnych, z którymi wielu ma problem. Zaczyna się od wzroku. Potem w twojej głowie nie wiesz gdzie, ale coś się dzieje. Zaczynasz o tym myśleć, a nawet jak nie chcesz, to samo się gdzieś w tobie myśli i się kończy, jak się kończy. Więc grzech zaczyna się tu, w oczach. Dlatego Hiob mówi, dałem sobie, tak parafrazując ten fragment, powiedziałem sobie, że nie będę pożądliwie patrzył na kobietę, bo on znał tą zasadę. I to, na co patrzysz, będzie cię wypełniało. Jeśli patrzysz na Boże rzeczy, to Boże rzeczy w tobie będą pracowały. Jeśli oglądasz świadectwa, ja kocham oglądać świadectwa z posług, jak Pan Bóg uzdrawia ludzi gdzieś na ludzi, którzy mają ogromne posługi. Dlaczego? Bo potem ja idę na posługę i widzę tą samą rzeczywistość choroby i ja oczekuję, że Bóg będzie te rzeczy robił i Bóg te rzeczy też robi. Więc jeśli karmisz się i czytasz Boże Słowo, czytasz historię z Ewangelii o tym, jak Jezus chodzi do chorego i go uzdrawia, to jak zobaczysz chorego, to pierwszą twoją myślą będzie okej, też mogę w Jego imię to uczynić. Mam takie słynne powiedzenie, które brzmi tak. Jeśli czytasz cały dzień Panią domu, nic nie mając do Pani domu, to będziesz miał wiarę na poziomie Pani domu. I to będą jedyne twoje jakieś, nie wiem, kuchenne cuda, które tam uczynisz w swojej kuchni. Ty decydujesz, na jakim poziomie wiary chcesz żyć. Tym, czym się karmisz, to będziesz później dawał. Więc oczy są bardzo, bardzo ważne. I czasami też ludzie się zastanawiają, czemu ja nie widzę Bożych rzeczy, czemu się modlę, a nie widzę tych duchowych obrazów, które inni widzą. To zadaj sobie pytanie, czy twoje oczy są czyste?
Słyszałem historię kiedyś takiego lidera z zagranicy, który też miał wspólnotę i przychodzi do niego wieczorem synek, żeby się pomodlić, bo się wieczorami modlili. Modlą się i synek mówi: wiesz, tato, anioł przyszedł. A on mówi: ale jak anioł przyszedł? To dlaczego ja go nie widzę? I ten, wiecie, taki kilkulatek mówi: anioł mówi, że oglądałeś te brzydkie filmy. I on, wiecie, burak cały czerwony, bo wiedział, że to prawda. Królestwo Boże musimy przyjąć jak dzieci. One widzą, bo są proste. Ale to pokazuje tą duchową zasadę. Jeśli chodzi o uszy, Rzymian 10:17, przy to wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Więc jeżeli całymi dniami znowu karmisz się śmieciami z mediów, od rana do wieczora trajkoczą ci wiadomości, to się nie dziw, że później stając w jakimś trudnym położeniu w swoim życiu, nie będziesz miał wiary. Że nie będziesz w stanie wygrać bitwy, którą toczysz, bo jesteś napchany, napakowany śmieciami tego świata. Ja po raz pierwszy, kiedy usłyszałem świadectwo jednego mężczyzny, który powiedział: modliliśmy się za jedną z osób, która miała krótszą kończynę i podczas tej modlitwy kończyna się wyrównała. To jeszcze oglądaliśmy ten filmik, wiedziałem, że to nie jest jakiś taki fake, to nie jest coś takiego przerobionego, wiedziałem, znałem tych ludzi. I pierwsza moja myśl: to ja w ogóle nie wiedziałem, że takie coś może być. Mój poziom wiary był taki, a to pokazało, że to w ogóle jest dużo więcej, dużo wyżej. I kiedy to zobaczyłem, ja zacząłem szukać ludzi z krótszą nogą. Więc pojechałem kiedyś na obóz taki chrześcijański, modliliśmy się i podczas tej modlitwy gdzieś tam już kończymy, a za drzwi dziewczyna, która tak półzawodowo tańczyła, mówi: bo ja mam krótszą nogę, komuś mówiła. A ja wybiegłem, mówię: naprawdę? I mówię: która, gdzie? I mówi: mam tu wkładkę do buta, pokazała. Faktycznie złączyliśmy jej nogi, ona usiadła, zobaczyliśmy, że jedna jest krótsza. I zrobiłem to samo, co usłyszałem w tamtym świadectwie. W imieniu Jezusa krótsza noga rośnie. I nie zastanawiałem się, czy to jest możliwe, logiczne, naukowo udowodnione, czy nie. Dziecięca wiara. I mamy zdjęcie sprzed, mamy zdjęcie z po, jak te nogi są równe. I do dzisiaj się dobrze tańczy, bo miałem z nią kontakt niedawno. To już było kilka lat temu. Więc to, czym napełniłem się, to, czego słuchałem, sprawiło, że poziom mojej wiary wzrósł. Więc jeśli przez cały tydzień, od poniedziałku powiedzmy do soboty, karmisz się śmieciami, to jak masz mieć w niedzielę wiarę nawet w to, że na ołtarzu jest Chrystus? Zobaczcie, od naszej codzienności zależy tak mocno, czy nasza wiara będzie płonęła, czy nasza wiara będzie po prostu się ledwie tliła. I trzecią bramą są nasze usta. To, co wychodzi z naszych ust. Jakuba, trzeci rozdział, cały trzeci rozdział jest przeznaczony na to, na ten ważny temat. Bo Księga Przysłów mówi, że z naszych ust wychodzą słowa życia i słowa śmierci. Jeśli wychodzą z naszych ust słowa wiary, to będziemy żyli w atmosferze wiary. Będziemy żyli w oczekiwaniu na Boże działanie. A jeśli z naszych ust wychodzą słowa śmierci, przekleństwa, słowa, które niszczą wiarę, to w takiej rzeczywistości się obracamy. Nasz język tworzy duchową rzeczywistość. To są duchowe prawa, biblijne prawa. Więc kończąc, chciałbym, byśmy na początek tego dnia za chwilę pomodlili się o to, żeby Pan Bóg oczyścił nasz wzrok, byśmy dzisiaj widzieli. By oczyścił nasz słuch, byśmy zaczęli słyszeć. I by nasz język przestał mówić rzeczy, które nie są rzeczami z Królestwa Bożego. Bo to sprawia, że nasza wiara opada i nie jesteśmy gotowi na wygrywanie bitew. Staje naprzeciwko nas człowiek chory i nasza modlitwa nic w tym nie zmienia, ponieważ nie mamy wiary. Nie dbaliśmy o wiarę przez ostatni tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie. A potem przychodzi ktoś i dziwimy się, a czemu on się pomodlił i się zadziało? Być może dlatego, że przestrzega duchowych praw.
I to nie jest jak takie pstryknięciem, on ma łaskę, a on nie ma. Często polega to na tym, że dyscyplinujemy nasze życie, by żyć według zasad wiary. Także powstańmy. Możesz położyć swoją rękę na oczach i powiedz za mną: Panie Jezu, oddaję Ci mój wzrok, to nas opatrzą moje oczy. I przepraszam Cię za grzechy, których się dopuściłem przez moje oczy. Wyrzekam się tego. I niech w Twoje imię to odejdzie. Duchu Święty, oczyść mój wzrok. Połóż swoje ręce na swoich uszach albo na jednym. Powiedz: Panie, przepraszam Cię za grzechy, których dopuściłem się przez to, czego słuchałem. Oczyść mój słuch i daj mi dziś słyszeć to, co do mnie mówisz. Połóż swoją rękę na ustach. Ja nie mogę, bo muszę mówić do Was. Panie, oczyść moje usta i oczyść mój język, tak abym wypowiadał słowa wiary. Przepraszam Cię za grzechy języka. Oczyść mnie, Panie. Odnów mnie, Panie. Wyrzekam się też ducha niewiary i wyrzucam go z mojego życia. W imieniu Jezusa. I napełnij mnie duchem wiary. Możesz wyciągnąć swoje ręce. Napełnij mnie, Panie, duchem wiary, tak bym był gotowy, by pełnić Twoje dzieła. Dzięki Ci, Panie, za to. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie. Amen. Z uwielbimy Pana oklaskami. Chwała Panu za to.